16 lutego 1945 roku grupa około 1200 więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Miłoszowie, koło Leśnej, wyruszyła w morderczy marsz do obozu w Buchenwaldzie, gdzie dotarło zaledwie 399 osób. Pozostali zmarli w czasie drogi. W niedzielę 16 lutego, pod sztolniami w Leśnej oraz pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie w Miłoszowie, odbyły się obchody 75. rocznicy tzw. Marszu Śmierci. Obchody rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod sztolniami w Leśnej, gdzie pracowali więźniowie miłoszowskiego obozu. Następnie uczestnicy wydarzenia przyjechali do Miłoszowa, by pod pomnikiem upamiętniającym więźniów tamtejszej filii obozu Gross Rosen również złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie Zamek Czocha. Jest to właśnie szczególna rocznica, 75. rocznica wymarszu więźniów tutaj z obozu Hartmannsdorf do obozu Buchenwald. Oni szli prawie miesiąc, bo doszli 12 marca. Mniej więcej szacujemy, że doszła ich około 1/3, więc dokładnie 399 z około 1200 więźniów, którzy stąd wyszli. Po drodze część została przekazana do innych obozów, a część niestety zginęła i grzebana była na miejscu lub nawet wcale nie była grzebana, była porzucana w tym śniegu, w tych warunkach wtedy, które tu panowały. No, ponieważ nasze stowarzyszenie Zamek Czocha 4 lata temu pomogło i stworzyło pomnik we wsi w Miłoszów, więc jest okazja, żeby i pod tym pomnikiem się spotkać, zapalić znicze, złożyć wiązanki kwiatów i przy okazji powspominać i przypominać, zwłaszcza tutaj młodemu pokoleniu, bo tutaj widzę bardzo dużo dzieci i młodzieży, jak to rzeczywiście było. Miałem okazję ostatnio spotkać się z ostatnim żyjącym więźniem tego obozu, z panem Romanem Gierką, który teraz w styczniu obchodził stulecie swoich urodzin. Ja mu powiedziałem, że tutaj będziemy dzisiaj, że będziemy to wspominać. On się bardzo ucieszył, kazał tu wszystkich pozdrowić serdecznie. Współorganizatorem obchodów rocznicy był samorząd gminy Leśna oraz sołectwo Miłoszów. Uważam, że to jest bardzo istotne, żeby po prostu odgrzebywać tą historię, ponieważ od zakończenia wojny na tych terenach nie realizowało się polityki historii lokalnej. Ja sam pochodzę z Miłoszowa, no i będąc nastolatkiem, nie miałem pojęcia o rzeczach, o których teraz się dowiaduję, a głównie tutaj za sprawą Stowarzyszenia Czocha, no i różnym tutaj ludziom, którzy fascynują się historią lokalną. W wydarzeniu wzięła również udział przewodnicząca Rady Miejskiej Leśnej Małgorzata Borysiewicz. Takie uroczystości bardzo mnie wzruszają. Dziękujemy za przepiękną lekcję historii dzisiaj tutaj pokazaną, wygłoszoną. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy potrafią tutaj okolicznie upamiętnić to miejsce i w takich chwilach jesteśmy. Wartę honorową pod sztolniami oraz pod pomnikiem więźniów zaciągnęli harcerze i zuchy z 15. drużyny harcerskiej, lipczanie z Platerówki. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w uroczystości upamiętniającej tragizm losów więźniów i tak się pochwalę, że to dzięki między innymi i naszym działaniom w Miłoszowie jest pomnik upamiętniający tych więźniów, ponieważ wraz z harcerzami 5 lat temu uczestniczyliśmy i w działaniach tutaj odsłaniających ogrodzenie byłego obozu. Byliśmy wraz z prezesem Stowarzyszenia Zamek Czocha, panem Januszem Skowrońskim, w kopalni, gdzie ten kamień wybieraliśmy i staraliśmy się, żeby tutaj ten pomnik powstał. Obchody zakończył wykład Janusza Skowrońskiego dotyczący historii więźniów obozu oraz Marszu Śmierci, w czasie którego uczestnicy mogli również zapoznać się z nowymi faktami dotyczącymi tego wydarzenia.